Najbardziej lajkowane filmiki paznokciowe na TikToku versus stylistka paznokci. Sztuczny paznokieć. Requested that I come to her studio. She started by cleaning the dirt I didn't even know I had and then filed and dusted the nails off. To są męskie dłonie i ona mu robi tak, mam rather took over my... Aha, dobra, ona robi paznokcie bratu, brat pewnie podkłada głos do tego, co się dzieje. I on tam coś powiedział, że czyści mi brud spod paznokcia, którym nawet nie miałem pojęcia, że on tam jest. Dobra. I tutaj, co tu będzie robione, bo paznokcie są zmatowione, ale skórki są nietknięte, to trochę mi się nie podoba. Podoba mi się to, że są tam w ogóle ubrane rękawiczki, to już jest ogromny plus, jest pochłaniacz, ale no dobra, sprawdźmy dalej. A dobra, będzie mani zrobione. Ten frez, Boże, jakie ja mam sentyment do tego frezu, bo używałam go kiedyś w salonie i on dosłownie tak jakby zeskrobywał nabłonek z paznokcia, ale w ogóle ani nie piłował, ani paznokcia nie dotykał. Znaczy w sumie nie dotykał, ale nie naruszał, totalnie nie naruszał paznokcia, a tylko te nabłonki zeskrobywał. On był mega, ten frez. Tylko ja miałam trochę dłuższy i chyba cieńszy. Patrz, jak pięknie schodzi, no. No tak, tak. Nie miałam innego wyboru, tylko jej uwierzyć, że to jest najbezpieczniejsza metoda, coś w tym stylu. Ja tam po angielsku też nie do końca potrafię. No więc, dobra, wycinane są skórki. Czy to będzie męski manikir, miejmy nadzieję, ale... Prawie zeskoczył ze skrzydła. No ładnie, ładna praca. Zapowiadało się nieciekawie, ale koniec końców naprawdę zacna praca. Propsuję, propsuję. Okej. Okay. Czyli w środku będzie woda, ale akwarium z czymś tam pływa. Fuj, trochę, ja nie lubię takich rzeczy. Dobra, brokat, okej. Okay. Tam jest łączenie tipsów chyba. Ale no nie wygląda to ładnie. To już lepiej to robić na sztucznym palcu. Oliwka. Oliwka, o. Lepiej chyba alkohol tam wlać. Nie podoba mi się to za bardzo. To mam 5 milionów. Jest tyle dużo ładniej wykonanych paznokci w tym stylu, ale akurat ten filmik zdobył 5 milionów. Okej, okay, super. No nie! Dlaczego wy takim małym dzieciom robicie paznokcie? Jeszcze tak brzydko wykonane są te paznokcie. Boże, takie krzywe, powycinane boki. Co to za moda? Małym dziewczynkom robić paznokcie jeszcze tak brzydko wykonane. Ona miała 6 lat tam. Ja nie popieram, nie podoba mi się, to nie dam lajka, bo ja nie będę takiego czegoś wspierać. 8 milionów. No patrzcie, ile ta dziewczynka ma lat, może mieć też. Jestem bardzo przeciwna. Just another nail video. Czyli z migdałów podłożył formy na te migdały i dobudował boki. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że to od spodu było tam wyfrezowane. Dobra, nie są złe. Chciałabym je od frontu zobaczyć. A, grube jak pieron. No grube, grube te wolne brzegi. Ale ogólnie stylizacja jest w miarę estetyczna. 5 milionów. Nie musisz robić idealnych paznokci. Wystarczy, że tam kilka kropek zrobisz, będą długie. Dubist nicht du... Aha, to nie myka, tak? Jakaś... już nie ma cierpliwości chyba ta pani. Ona chyba tylko pokazuje, jak się nie powinno zachowywać, jak się... Gwiazda żyła, to dostała Snickersa. Okej. Okay. A ogólnie wzorniki się pokazuje paniom, jak są powiedzmy w trakcie robienia paznokci, to one mają naprawdę sporo czasu na to, żeby się zastanowić, jaki chcą kolor. Znowu. No mówię wam, że tam pod paznokciem to jest taki glut, że szok. Jest tam glut jak pieron. O! Tam to jest po prostu... Nie ma czegoś takiego, że wsadzisz palec pomiędzy łożysko czy tam hyponychium, a opuszkę, tam jest po prostu glut. To musi odrosnąć i będzie niesamowity schodek. Wierzcie mi, bo tak sama zrobiłam. Pastele? Żółty, pomarańczowy, czerwony.
A, chyba widziałam kiedyś coś podobnego i proszek akrylowy tam dosypie i już ma kolorowy akryl. Ja nie wiem, czy to się utwardzi. Dobrze wszystko, nie jestem technikiem, no ale jakby to wszystko dobrze się utwardzało, to czemu nie? Naprawdę czemu nie? Ale tak jak mówię, no na poziomie chemicznym nie mam pojęcia, czy to wszystko będzie działać, ale fajny pomysł, no. O, to jest fajne! Ale jaki pazur! Co tu się stało? Wziął zakręt. Wziął zakręt! Ale tu jest ogólnie fajnie, bo tu pokazuje dziewczyna, że no, tak nie, więc tu spoko, to propsuje. Tak, no pewnie, tak można jak najbardziej otworzyć. Tak też nie. Tak. Nie. Tak też można. A czemu nie? Tego ostatniego nie rozumiałam, ale spoko. Ale te pazury są tak brzydko wykonane. Ale masz plusika, bo przydatne tipy pokazujesz, bo czy tego ostatniego. Cherry nails. Są rękawiczki. Elegancko. Jest frezarka. No, sztylet taki ładnie dość wykonany. Gorzej z manikirem, ale i widzę tam rzeczy, które mogłyby być poprawione, ale nie jest tragicznie. Nie jest tragicznie, ale czy ktoś chodził w tak długich i szpiczastych paznokciach z takich krótkich? Jak ja się cieszę, że już wszystkie nagrałam, wszystkie TikToki najbardziej lajkowane, jakie mi przygotował Paweł. Bo jestem wykończona psychicznie. Dla mnie to były tortury. I ostatni TikToczek dla ciebie, żeby cię trochę potorturować. A co, zostanę w tym sama? Masz. Co? Czterolatce. Tutaj ja przeżywam większe horrory niż w serii Ku Przestrodze, nie? Poważnie. Czterolatce robić paznokcie, jeszcze bez rękawiczek, nieumiejętnie. Tak sobie myślę, że nieumiejętnie, bo raczej się tu nie zaskoczę. No, nieumiejętnie. Nie, proszę was. Nie, powiedz, że nie będziesz robiła żadnej stylizacji, tylko zrobisz mani. Proszę. Albo lakier tradycyjny. Co po płytce kulką? Ludzie, kiedy oni się nauczą, ci ludzie? Nie robimy nigdy po płytce paznokciowej kulką. I Edyta tego nie mówi, żeby się wymądrzać. Ja to mam gdzieś, jak se kto robi, ale to jest krzywdzenie innych ludzi. Płytka paznokciowa, patrząc od boku, jest w tym miejscu płaska, tak? Jak bierzesz na litość boską kulkę i frezujesz, to co robisz? Dziurę w tej płytce. Jest płytka paznokciowa, dziura i dalej idzie płytka paznokciowa. Dlatego na litość boską. Czemu ja to muszę zawsze powtarzać? Bierzesz frezję, bo ja już po prostu już mam. Taki moment w moim życiu jest momentami, że czasami ta kropla czary zostaje przelana i to jest ta kropla. Bierzesz frez, który jest taki jak płytka paznokciowa, czyli płaski. Płaski, tak? Który nie robi dziury. A jeszcze dodatkowo tą częścią tutaj podnosi skórki. Jedzie tą kulką po tej płytce, po tych nabłonkach. Kulka owszem, ale do ścięcia falbanki, którą się wcześniej przygotowało. Jedzie po tych skórach. Boże, kochany babo, weź, skończ. Nie umiem patrzeć na to, nie? Normalnie dalej tym mandrelem. Dobra, leci od początku, więc nie wiem, czy tam była stylizacja, czy nie. Dobra, chyba tam nie było stylizacji.